Cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Litwin i zapraszam was do kolejnego odcinka z Forza Horizon 3. Oczywiście to jest mini odcinek, pokazuję wam kolejny pakiet samochodów, tym razem Playseat Car Pack. 7 dostępnych samochodów, myślę, że dosyć ciekawy, chociaż dla mnie może nie są to samochody, którymi będę jeździł. Może już nie jeżdżę za bardzo w Forzie, ale nie są to samochody, które może byłbym zainteresowany właśnie zakupem czy jazdą, ale są naprawdę całkiem fajne modele. Zaczniemy sobie standardowo od najstarszego. Najstarsza jest Honda S800. Oczywiście za darmo, jak to wszystkie samochody z dodatkowych paczek. Nie będziemy malowania wybierali, wybierzemy sobie czerwoną, chyba najładniej wygląda. To auto ma... Tak, wybieramy. To auto ma 47 lat, więc nie oczekuję zbyt wiele od niego jakiejś tam specjalnej przyczepności czy frajdy z jazdy, chociaż frajda z jazdy może być jak najbardziej wielka. Dobra, wychodzimy. Oczywiście cały czas jesteśmy w Blizzard Mountain. Nie chcę się przenosić do zatoki, jako że... cabrio! Jako że, słuchajcie, jest zima i jeszcze za oknem minus 7 aktualnie chyba teraz, bo przed chwilą przyjechałem, wymieniałem olej w samochodzie i patrzyłem, jest minus 7, tak więc zima za oknem, także zima w Fordzie. O wnętrze za dużo nie ma co opowiadać. Widzimy, że silnik się kręci bardzo wysoko, bo aż do 8000, ale to jest dosyć popularne w autach japońskich, że silniki się tak wysoko kręcą. Zobaczcie. W ogóle mikro to auto jest. Bardzo malutkie. Trochę mi przypomina Triumfa? Triumfa, chyba dobrze pamiętam. Też jest taki taki malutki bardzo, zobaczcie, facet, dorosły facet wygląda, przepraszam, wygląda jakby siedział w zabawce. Prowadzi się tak jak stare auto, tak jak mówiłem, no tak, tu nie ma jednak frajdy z jazdy. Szczerze mówiąc, nie no, napęd chyba jest na tył. I to chociaż powiem wam, że prowadzi się jak na 47-letnie auto. Prowadzi się naprawdę nieźle. Dobra, no ale to by było na tyle. Widzieliśmy wnętrze, widzieliśmy jak to auto jeździ. Zobaczmy teraz kolejny samochód. Kolejny samochód jest bodajże o 20 lat młodszy. Zaraz sobie zobaczymy. To jest 17, 16, tak. Nie, jeszcze jest, słuchajcie, 1985 rok. HDT? Zielonego pojęcia nie mam, co to jest za marka HDT. HDT, Commodore, no dużo, w sumie nic wam nie powiem o tym samochodzie, bo absolutnie nie znam tej marki, nie znam tego modelu. Wygląda trochę jak, no nie, z tyłu już nie wygląda, z przodu wyglądał trochę jak Opel Senator. Trochę zalatuje Senatorem. Z tyłu nie mam zielonego pojęcia, co to jest. W ogóle, no, nie tak. Wyjdźmy. Nie wiem, co to za samochód. Ale jestem jak najbardziej za, żeby takie samochody też twórcy dodawali. No, czterodrzwiowy sedan. Czy on jest mocny? No, jeżeli jest... Jeżeli jest w Forzie Horizon 3, nie powinien być słaby. Więc... Domyślam się, że coś tam pod maską ma, ale ujujujujujujujuj. Prowadzi się bardzo ciężko. Oczywiście wiem, śnieg, ale inne samochody także na śniegu prowadziły się lepiej. Zobaczmy wnętrze. Ej, słuchajcie, to jest sportowa kierownica, typowo sportowa kierownica, ojej, bez poduszki powietrznej. O, zobaczcie, jaki przebieg ma. 44 tysiące. Ciekawe czego? Mil? Pewnie. Po prawej stronie? Właśnie, po prawej stronie. Teraz tak, na japońskie auto to mi nie wygląda. Może jakieś australijskie. Ciekawe. No, ale super dużo frajdy ono nie daje.
to od razu mówię, na pewno nie byłbym zainteresowany jazdą tym autem. Także zobaczmy teraz sobie auto z 1990 roku już zapowiadane, no i tu Renault Alpine GTA Le Mans. Renault oczywiście wszyscy znają, tylko że to nie jest dokładnie Renault. Szczerze mówiąc, nie wiem, zróbmy sobie tak, nie wiem dlaczego twórcy nazwali to auto Renault. Może okej, może firma Alpine współpracowała z Renault, ale z tego co kojarzę, ten samochód nie był jako Renault Alpine, tylko jako Alpine. O, zobaczcie. Nawet znaczek ma Alpine, a nie Renault. Więc szczerze mówiąc, tego troszeczkę nie rozumiem. Alpine to była firma, która była, bo niestety już jej nie ma. Nie teraz. Już jej nie ma. To była firma, która produkowała mało seryjne raczej takie samochody dosyć no, ciekawe. Zobaczcie, w latach, w którym roku? 90, tak? W roku 90, czyli 27 lat temu, rok po moim urodzeniu, wprowadzili takie auto na rynek. Wygląda naprawdę nieźle. Słuchajcie, jak brzmi. Trochę się zamknę na chwilę. No brzmi bardzo fajnie. Bardzo fajnie brzmi, szczególnie na szczególnie na 27-letni samochód. Nie wiem jaki tu silnik ma. Szczerze, przydałoby się w Forzie. Może jest taka opcja, ale ja jej nie korzystam z niej. Sprawdzenia parametrów technicznych samochodu, właśnie jaki ma silnik, jakiej pojemności. Moc wiem, że można sprawdzić. Zobaczmy jeszcze środek. No, środek biednie, plastikowo, ale ten samochód nie miał być luksusowy. Przydałoby się takie zestawienie danych technicznych samochodu. Zaraz może sobie zobaczymy przy następnym aucie. A następnym autem, już czwartym, będzie auto, zaraz zobaczmy, to jest 16. To zacznijmy sobie może od Vauxhalla Corsy VXR. Oczywiście to jest Opel Corsa OPC w wersji europejskiej. Zobaczmy, nie, tu jest filtruj, a przełącz, tu. Zobaczcie, jest moc, jest moment obrotowy, jest masa. Z przodu to nie wiem, czy to jest rozkład masy, czy rozkład napędu. I pojemność. A, jest pojemność, słuchajcie. Jest pojemność. To przepraszam Was bardzo, zwracam honor. U, pamiętacie? Znaczy, pamiętacie, było przed chwilą. Ta Honda, słuchajcie, ma pojemność 0,8. Ona nie ma litra pojemności, ten samochód. A waży 710 kg i to jest kwintesencja japońskiej motoryzacji. Tu widzimy, ten silnik ma 2,5 litra i 150 kW. 150 kW to jest około chyba ponad 200 koni, to jest 220 koni z tego co pamiętam. A tu zobaczcie, 1,6 silnik Vauxhall Corsa VXR, czyli po prostu nasz Opel Corsa w wersji... Nie chcę Was... oszukać, ale wydaje mi się, że VXR nie jest sprzedawany w Europie. Znaczy jest sprzedawany w Europie, ale pod, po prostu pod OPC. Wiemy, że jest Astra OPC, jest Insignia OPC, jest Zafira OPC, więc wydaje mi się, że Corsa OPC też jest. Po prostu VXR to jest oznaczenie Vauxhalla na ich sportową odmianę Corsy. Dobra, wejdźmy sobie i zobaczmy, jak ta Corsa jeździ. No Corsa na pewno będzie się trzymała drogi. Na pewno będzie bardziej jak go-kart niż moje ulubione BMW i wszystkie samochody przednio... przepraszam, tylno-napędowe. Prowadzić się będzie na pewno łatwiej. Z prędkością i z przyspieszeniem tutaj nie poszalejemy. O, Mercedes Gulli. Nie poszalejemy, no bo to jest w końcu... to jest jednak Corsa, to jest jednak silnik 1,6, te 200 koni, okej, to nie jest mało, ale to na Forza Horizon dużo też nie jest, przyznajmy. Łop. No, Corsa, ciężko tu jest coś powiedzieć, no to jest nowy samochód, czy on się podoba, to jest kwestia gustu. Środek już ładniejszy niż od tych starszych samochodów, zobaczcie, wskaźniki, wskaźnik w milach, prędkości.
Wow. Oj. Przesadziłem. Oczywiście, zobaczcie, przełączniki typowo oplowskie. Jeżeli ktoś jeździ Oplem, będzie się czuł jak u siebie. No, tak więc wygląda Opel Corsa. OPC a la Vauxhall Corsa VXR. I to był samochód numer 4. Teraz przechodzimy do samochodu numer 5. Samochodem numer 5 od końca teraz będziemy lecieli. Będzie Honda Civic Type R z 2016 roku. I to jest tak, słuchajcie, poczekajcie. Tak, silnik 2 litry, 2 litry uturbiony z tego co wiem, 228 kW, czyli pod 300 koni. Dokładnie nie wiem ile, nie znam tego przelicznika, ale waży 1400, no to waga tu przy tej mocy już nie musi być tak niska jak w tej starej Hondzie, bo jednak te prawie 300 koni, czy 300 koni, czy ponad 300 koni robi robotę. Civic Type R. No, Civic wygląd oczywiście jak zawsze, kwestia gustu. Powiem swoje zdanie. Dla mnie fatalnie. Dla mnie fatalnie wygląda. To nie jest samochód, to nie jest typ samochodu, który mi się podoba. W ogóle nie przepadam, to wiecie już, za japońską motoryzacją, ale ten Civic, kurczę, zbyt kosmiczny. Zbyt kosmiczny. Po prostu totalnie mi nie leży. No nie. I druga sprawa, że 300 konna. Przednia napędówka dla mnie troszeczkę jest... nie ma sensu. Ja rozumiem, że to tam wykręca super czasy na Nürburgringu czy gdzieś tam w swojej klasie, ale no... ojejku. I tu nawet się słabo prowadzi. Ale dla mnie, no nie, no, samochód z 300, pod maską, który ma 300 koni, kurczę, o, co to było? Aha, to było wyzwanie. No nie może mieć napędu naprzód. A jednak może. Więc tak wygląda Honda Civic Type R z 2016 roku, czyli ten najświeższy model. Środek, jak to i z zewnątrz, kosmiczny, jak 150. Zobaczcie, tu jakieś, u góry nad obrotomierzem, oczywiście obrotomierz po środku, to jest fajne, ale nad obrotomierzem mamy jakieś, tak, prędkościomierz, to jest pierwsze, cyfrowe, ale jakieś wskaźniki, które są ciężkie do rozszyfrowania. Dobra, to by było na tyle, nie będziemy za dużo czasu z tą Hondą spędzać. Zostały nam dwa samochody i dwa samochody, myślę, że bardzo ciekawe, bo oczywiście najlepsze zostawimy sobie na koniec, ale teraz czas na, tak, na Cadillaca. Cadillaca ATS V. Och, nie zobaczyliśmy silnika, ale tu myślę, że silnik jest, żeby nie powiedzieć, na pewno jest zacny. Domyślam się, nie wiem też, przepraszam, nie jestem przygotowany, domyślam się, że jest to silnik V8. A wiecie co? Nawet zaraz zobaczę. Cadillac ATS V. Zaraz zobaczymy. ATS. ATS V. Słuchajcie. Nie mogę tu znaleźć. Tu jest tylko... jest jakiś silnik V636. 325 koni. To później zaraz zobaczymy, czy to jest ten. Ale to już jest bardziej to, co lubię. Czyli mocna tylnonapędówka. Co to jest? Aj, przepraszam was bardzo. Aha, fotę. Okej, przy okazji, przepraszam. Pomyliłem się, bo chciałem wejść w... zmienić widok. Ale weszło mi w tryb fotograficzny. Ou. Dobra, za chwilkę. To już są samochody, które bardziej mi się podobają, czyli mocna tylnonapędówka, ok, nie można jej opanować, ale lubię to. Jakby można było dawać łapki, to właśnie bym teraz dał łapkę pod tym samochodem. No i wygląda. I wygląda naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle. Ogólnie lubię amerykańską motoryzację, lubię muscle cary. Nie bardziej niż niemieckie samochody, ale no już naprawdę fajnie to wygląda. Wnętrze
Zobaczcie, prędkościomierz bardzo mi przypomina... co mi przypomina? Przypomina mi Hondę nie S2000. Taki pośrodku Honda NSX chyba. No, zegary nie robią szału. Środek jest taki... bez jaja, że tak powiem, bez jaj, ale... ale co innego. Środek, a zobaczcie co innego. Wygląd. Wygląd tego auta. Kupeta. Długi przód, krótki tył, krótki zwis z przodu. Fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. Jestem jak najbardziej za. No i słuchajcie, ostatni samochód. A, jeszcze zobaczę tylko, czy to jest ten silnik. Samochody DLC. To i... Nie. Tak, słuchajcie, to jest ten silnik, 3,5. To jest V636, 325 koni. Czemu 346 kW? Ja tu mam ten silnik... 325 koni. To jeżeli on ma 346 kW, to jest prawie 500 koni. To jest prawie 500 koni, tak? No, będzie na tyle. No to dlatego lubię ten samochód. Dobra, słuchajcie. I na koniec zostawiamy perełkę. Na koniec zostawiamy z 2017 Astona Martina DB11. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Ja Astony Martiny uwielbiam. Astona Martina szczególnie uwielbiam. No, może nie w tym kolorze, ale weźmy sobie, już niech będzie. Uwielbiam najnowszego Astona Martina Vanquisha. Jest, dla mnie jest przepiękny. Jest przepiękny, ale jak piękny jest, tak jest też drogi. Trochę nie rozumiem tej ceny. Ja rozumiem. Oczywiście, powinno być to auto drogie, bo jest niesamowite, ma niesamowite osiągi i tak dalej. Ale 1 100 000 zł to jest chyba troszeczkę przesada jak na Vanquisha. Oczywiście, nigdy nie będę zainteresowany kupnem tego, ale uważam, że ten samochód powinien kosztować 25% mniej. I wtedy miałby może trochę więcej klientów, a może nie, ale zobaczcie na to. Zobaczcie na DB11. Zatrzymajmy się. Jak to wygląda? Jak to wygląda? To po prostu wygląda jak strzała. Bardzo niskie. Wielkie koła. Silnik, o ile pamiętam, to jest 5.2. I jak to lubi Aston robić, to jest oczywiście V12. I z tego co pamiętam, koło 600 koni. Bo akurat o Astonie, tym DB11, trochę się czytało, więc wiem. Wiem na pewno, że jest V12, wiem, że jest 5.2 litra. I coś koło 600 koni. I wiem jeszcze, że wygląda obłędnie. Obłędnie. Zobaczcie ten tył. Po prostu środek. Najpierw środek. Kto by w tym samochodzie patrzył na środek? No, kierowca oczywiście. Ale ja, jakby mi stać mnie było na takie auto, powiem wam, że chętnie zrobiłbym garaż w salonie. I po prostu postawił je, te auto, o tak. Jakbym siedział na kanapie, to niepotrzebny mi jest telewizor. Zobaczcie, to auto wygląda fenomenalnie. Fenomenalnie, jeszcze na takim tle. Ha! Nic, tylko grać w Forze, słuchajcie. Dobra, bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeżeli się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. A ja tymczasem trochę lecę pośmigać tym Astonem. I cóż, i słyszymy się w następnym materiale. Trzymajcie się, hej!